Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken. Przed Wami 16 odcinek z Eurotrack Simulatora 2, w którym zaczynamy od zera do milionera na nowym koncie, na którym levelujemy. Wszystko na Waszych oczach i tylko i wyłącznie na odcinkach. No dziś myślę, że moi drodzy, spokojnie ten 11 poziom uda się wbić, bo tam jak widzieliśmy niewiele brakuje, także nie będziemy się tutaj zbytnio rozdrabniali, bo nic się od poprzedniego odcinka wiele, słuchajcie, nie zmieniło. Ale mamy do zrobienia kurs. Kurs, który powinien mieć te 1100 km, więc z tego będziemy się trzymali. Ten by mógł być, gdyby nie to, że renówką jest ten kurs. Nie chciałbym tak dalekiej trasy jechać renówką. Więc zobaczmy może trasę z Kanią. No odległość, no tutaj w ogóle jakoś naokoło. Swoją drogą ciekawe, czemu nie do Gdyni i promem tutaj, tylko tak naokoło. To ciekawe, widzowie, czemu taka trasa, ale może być ona ciekawa, bo wiecie co, przez Szwecję to my jeszcze nie jechaliśmy. Tu mamy DAF-em jakąś ciężką dostawę do Wielkiej Brytanii, więc nie wiertło. Tam na Estonię jechaliśmy, więc myślę, że nie ma co tej trasy powielać. No tutaj też jechaliśmy przez Ukrainę, jeśli dobrze pamiętam, do Węgier. Więc myślę, że moi drodzy, my sobie raczej weźmiemy, tylko szkoda, że to zlecenie, które pasuje dystansem, nie jest ani delikatnym ładunkiem, ani ładunkiem o wysokiej wartości. Szkoda, bo fajnie by było, gdyby to w jakiś sposób było chociaż połączone. No tutaj na przykład te zbiorniki ciśnieniowe pasują, no ale już nam dystans nie pasuje. Także kurczę, przy wybieraniu tutaj jest w ogóle by było idealnie, szczególnie, że o, do Włoch jeszcze, to wiecie co, to chyba widzowie pojedziemy dzisiaj sobie do Włoch, dlatego, że i pojedziemy fajnym Volvo i troszkę odkryjemy terenu, z drugiej zaś strony mamy i dystans odpowiedni, bo powyżej 1100 i delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości, ale poprawię się. Środa 13.40, czyli powiedzmy czwartek 13.40 to jest 24 godziny, a my mamy to do czwartku do 21.00, 18 godzin, czyli ja już mam tego moda włączonego na 6-godzinny sen, więc dwa razy może nam się uda przespać, ale generalnie to będzie trasa, w której faktycznie będziemy cały czas musieli jechać, jechać i jeszcze raz jechać. Ustawiłem sobie moda na 6 godzin snu, dlatego tak jak tłumaczyłem, nie żeby sobie coś ułatwiać, bo jedyne co sobie tak naprawdę tutaj ułatwię, no to moi drodzy, tylko i wyłącznie to, że łatwiej jest sterować, że tak powiem. Łatwiej jest mi znacznie, moi drodzy, sterować czasem. Dobra, tak zrobimy. Coś jeszcze? Nie, nic więcej. Łatwiej mi jest, widzowie, moi drodzy kochani, sterować czasem, jeśli mogę spać krótko, bo 6 godzin jest łatwiej sterować. Dobra, czekajcie, tak jeszcze by mi się tutaj GPS jakiś przydał. O, mimo że mamy tam w Volvaczu GPS-ka, ale ten mod jest na tyle fajny. Ktoś z Was pytał, także odpowiadam. Mod nazywa się, widzowie, Iara. Jest do pobrania oczywiście na Steamie. To jest ten mod, który powoduje, że mam tak fajnie tego huba zrobionego. Ciekawe, tak dziwnie się czuję, słuchajcie, w tym Volvo, bo ostatnio Mercedesami się jeździło i nie tylko. Teraz jakoś tak dziwnie się w tym Volvo czuję. Nie ukrywam, że dziwnie. Zobaczymy. A, no jeszcze muzyczkę dla widza. Oczywiście, widzowie, moi drodzy kochani, musi być muzyczka dla widza. Za głośno ona myślę, że nie będzie, będzie w sam raz, także... Ej, ale naprawdę, widzowie, dziwnie się w tym Volvo czuję. Jakoś tak, nie wiem, coś mi tu nie pasuje z tą kierownicą, z tym wszystkim. Jakby ta kierownica była jakoś dziwnie ustawiona. Coś, kurde, może źle ustawienia kamery. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy wam to też jakoś tak dziwnie... Czekajcie, ja to muszę poprawić, bo to... Coś jest nie tak, widzowie. Może trochę bliżej. Albo kierownicę trzeba. Może tak?
Serio, coś jest mocno nie rytmi z tą kierownicą. Może tak, nie wiem, zobaczymy. No już lepiej. Już lepiej. Coś było nie tak w ustawieniami, ale mówię, tyle, słuchajcie, ja ostatnio jeździłem Mercedesami i innymi, że coś mi w tym Volvo się średnio podoba. Dobra. Trzymaj się lecimy. Prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Trasa nie jest krótka. Po 1200 km, także... Zjedź w prawo. Czy nie... Co mi tu? Nie zahaczam o nic. Co tam mi coś dzwoni? Dziś będę, moi drodzy, mniej gadał, więcej zapraszam was do trasy po prostu. Lecimy z Węgier do Włoch. Zobaczymy, ile ta trasa nam zajmie. Nie no, obiecałem bez mandatu. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. No dobra, zobaczymy. A, amulet ręczny. No tak, zapomniałem. Ale jak mam być szczery, to nadal uważam, że tym Volvo mi się dziwnie jedzie. Mimo, że przecież jestem dosyć sporym zwolennikiem Volvo. Oś tych Węgrzech co kawałek światła, ja nie wiem. No ale jestem ciekaw, ile expa w tym czasie dostaniemy i oczywiście przez ten czas, ile moi pracownicy widzowie zarobią, bo to jest podstawa. Ile pracownicy w tym czasie zarobią. To jest podstawa, którą oczywiście sprawdzamy i dlaczego zależy mi na wyliczaniu no, tego czasu snu, tak? To od razu odpowiadam, moi drodzy, no, ten sen no, tutaj jest jak najbardziej rzeczą bardzo ważną, ale to trzeba tak zgrać, żeby się jak najlepiej dograć, więc myślę, że te dwa razy po 6 godzin, czyli 12 godzin, to możemy się kimać.
to nie teraz, bo mamy 15, także spokojnie, gdzieś może do tej 21 sobie podjedziemy. Właśnie, tylko wtedy też jest problem. No właśnie, teraz trzeba przeliczyć, widzowie. Zobaczymy, o której godzinie zacznie się robić ciemno, no bo pamiętajcie, że wtedy mamy 2 razy po 6, czyli 12 godzin, czyli jeśli załóżmy o 8, o 20 pójdę spać, no to o 8 rano wstanę, jeśli dobrze liczę. To wtedy tego dnia bym musiał, ale czekajcie, teraz jeśli mi tutaj bierze też noc pod uwagę, no to byłbym o 8 rano na miejscu, a jest 15, no okej. Ale jazda to... Wleczecie mi się tu, kurde, gagatki jedne. A tu jadę z samochodami, ważna dostawa, delikatny ładunek. Się spieszę jak zawsze, jak w każdym odcinku się spieszę. Ło! Volvo jakiego kopa załapało, chyba dlatego, że z górki było. Chciałbym sobie w realnym świecie to wyobrazić, nie? Wiózłbym, kurczę, samochody i 130 na godzinę, ale oczywiście wiadomo, moi drodzy, że... Ała! Zagapiłem się w lusterko, czy gościu we mnie nie przydzwoni? Może jak się nam uda właśnie troszeczkę tutaj nadrobić. Wiadomo, że ja pod odcinek się też czasem... jakby takie przyspieszenie robię pod odcinek. Natomiast jak mi się uda troszkę czasu nadrobić, to jest szansa, że może ten sen nam spokojnie przejdzie. Zobaczymy. O, 11 tysięcy kierowca Daniel zarobił, ale chyba nie awansował. Niestety nie awansował, ale 11 tysięcy zarobił. A rata kredytu, którą mamy, wynosi 25, także zobaczcie. Dwóch kierowców zarobi, a resztę jesteśmy na czysto. I oczywiście widzę, że odkrywamy kolejną część mapy, także super. Może, kto wie, po tej trasie może już 4% odkrytej mapy będziemy mieli, a mieliśmy chyba 3,5% przed ostatnim odcinkiem. Nie sprawdzałem po ostatnim odcinku, ale myślę, że jest po tej trasie jest spora szansa na te 4% odkrytej mapy. W ogóle to już miałbym taki mega cel, słuchajcie, osiągnąć 100% odkrytej mapy. Ale nie wiem, czy pod zlecenia stricte jest to aż tak możliwe. Znaczy na tym początkowym etapie, no później to już będzie realne. Zobaczymy. Wiecie, no tak naprawdę samo levelowanie tego konta gdzieś w granicach 30 poziomu się stricte skończy, no nie oszukujmy się, widzowie. Później to już będzie tylko robienie kursów i jakieś tam zarządzanie, nie? Ale samo levelowanie się skończy, no to możemy jakieś inne challenge sobie gdzieś tam zakładać. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonko. Też w prawo, to jadę w prawo. Kościu, ty mnie tu we mnie nie wjeżdżaj czasem. Kulturalnie jadę, ładnie, grzecznie. Nic nie przydzwoniłem. Trzymaj się lewej strony.
trzymaj się prawej strony. Lecimy, moi drodzy, lecimy. Nie ma spania. Już 200 km za nami, nawet ponad 200. Trzymaj się lewej strony. Co to za ograniczenia prędkości tu w tej Słowenii? Nie no, 30 na godzinę? Serio? Ja nie dziwię się, że gościu ich wyprzedzał prawą stroną, bo tam nie było chyba ograniczenia. No, następny, widzicie? Z prawej strony goście grzeją szybciej. Cwaniaki, bo wiedzą, że tam nie ma ograniczenia. Może ja też tam muszę jechać. Gdzie oni tędy grzeją? Tu nie ma ograniczenia. Patrzcie, jakie cwaniaki. Tu wyjeżdżają na drogę. Jakbym wiedział, że tak to działa, to... Słuchajcie, jakbym wiedział, że tak to działa, to też bym tam leciał. Ale musiałem sprawdzić, tam nie było limitu prędkości. Dlatego tymi tirami oni nie jechali tędy przez granicę, tylko... Dobra. Udało się, słuchajcie, bez żadnej kolizji na szczęście. Myślę, że po tym odcinku spokojnie spłacimy widzowie już ten pierwszy kredyt. No tu bym mógł zjechać w dół, zobaczyć znak zapytania, ale szczerze mi się nie chce. Pewnie będzie to tutaj dealer samochodowy jakiś. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. My chyba do Austrii wjechaliśmy właśnie, nie? Trochę boję, bo do Włoch przez Austrię, przez Szwajcarię, no to słuchajcie, trochę się boję, że jakaś górska droga może być. Ale no słuchajcie, no. Życie. Dziści na godzinę to aż razi po oczach tu, nie? Z rowerem bym szybciej na tą autostradę wyjechał. Dalej, zdejmujcie tą 30, bo... A, to mi tak dzwoni, bo to są te lusterka z tymi czujnikami. No fajnie. Spoczko. Dobra, grzejemy, póki się da, bo ja się faktycznie boję, widzowie, że zaraz... A tym bardziej, że mamy 18. Myślę, że koło tej 20 bym poszedł spać. No to wszystko zależy. Zawsze wiecie, mogę pójść spać, ale o północy bym musiał pójść spać, albo o 23, żeby 6 godzin tylko się przespać, ale to by było bez sensu w zasadzie. Spać tylko 6 godzin.
musimy policzyć dokładnie ten czas, nie? Żeby nie było spóźnionej dostawy. Ostatnio to się źle skończyło, jak wyprzedzałem awaryjnym, ale może się teraz nie skończy źle, bo patrzę uważnie. Dobra, tu już się włączamy do ruchu. Nie jedziemy, jak nie widzimy drogi. Juken i jego, kurde, pomysły, nie, widzowie? No myślę, że tą godzinkę, no chociaż jakbym już gdzieś widział na horyzoncie możliwość przekimania się, to pewnie bym już się przekimał. Na razie w sumie nie widzimy żadnego jakiegoś parkingu ze stacją. No najchętniej bym przy okazji, wiadomo, że zatankował. Oczywiście, moi drodzy, że tak. No chętnie bym zatankował przy okazji. Na godzinę, ktoś blokuje lewy pas, to już jest przesada, słuchajcie, żeby 83 na autostradzie lewym pasem jechać, no to już jest mega przesada. Takiego blokowania pasów, takiego wyprzedzania ciężarówek nie akceptujemy. Jeśli rozumiem, że ktoś wyprzedza stówką, ten jedzie na prawym 8 dych, to rozumiem. Jak najbardziej popieram, ale żebyśmy 82-83 lecieli lewym pasem, no to jest przegięcie i oni się chyba nigdy nie wyprzedzą. Będzie trzeba ich jakoś ominąć, albo nas spotka po prostu stacja benzynowa, na którą zjedziemy się przespać. Jest niestety po drugiej stronie stacja, chociaż może i po naszej też. Widzowie, czekajcie, bo jest znak, 500 metrów, no to chyba będzie. Aha, bo tam jest zjazd jakiś. Dobra, tylko czy ja na tą drogę wrócę z tej stacji? Teraz mam pytanie, jest stacja tam, jest jakiś zjazd, on jest chyba dołem. A czy będzie powrót na tą stację? Łe kurde, ja bez świateł jadę, widzowie. Za takie coś dostać mandat? Dobra, nie ryzykuję, bo nie wiem, czy jest powrót na tą drogę. No niby widać teraz, że jest. Ale wtedy tego nie wiedziałem. No trudno. Jeszcze chwilę pojedziemy. Słuchajcie, wstyd, widzowie. Wstyd. Dostałem mandat za brak świateł, nie? Jeszcze ja rozumiem, nie wiem, przekroczenie prędkości, rozumiem stłuczkę, ale brak świateł? Nie no, wstyd. Że jak teraz, bo w tej, tej Austrii, słuchajcie, nie ma za dużo takich różnych stacji, szczególnie tutaj właśnie w tych obszarach górskich, i żeby nie okazało się, że zaraz nic nie znajdziemy. Bardzo bym chciał coś znaleźć, bo już tak się ściemnia, już bym mógł w sumie zjeżdżać. Aczkolwiek nie wiem, czy dwa razy będę mógł się przespać, nie? Czy nam na tyle czasu starczy. Gościu. Ten tym tirem nadal jedzie lewym pasem i blokuje. Na 84 gnojek jeden, kurde. Gdzie cały czas gość jedzie sobie lewym pasem 83, 84 i tak blokuje cały ruch. Muszę tu coś wywinąć, bo przecież nie będziemy się za nim tak wlekli. Tu jest jakiś parking, ale mi on nie za bardzo odpowiada tak daleko. Trzymajcie kciuki, żebym o coś nie zahaczył.
Dobra, jakaś granica tu się szykuje, widzę. Więc... Że znowu Węgry? Nie, no słuchajcie, to jest jakby flaga Węgier. Ja flagi pomyliłem. Włochy, a Włochy, dobra, bo one są podobne. To my we Włoszech już jesteśmy, widzowie. A, czyli pół trasy mamy za sobą. Już są Włochy, szybko. Kurde, pomyliłem flagę Węgier z Włochami. No tak, bo to jest w drugą stronę Węgry mają. Te same kolory, tylko w drugą stronę. Trzeba zatankować, widzowie, zaraz. Dalej, jedź tym. Raz ja. Ej, a ten ale zasuwa. Ej, nie wpuści mnie. Tak, bo migacza nie włączyłem, ale teraz już ja jadę. Nie będę czekał, wszystkich przepuszczał. Słuchajcie, mamy 700 km, 10 godzin nam zostało do końca, więc minimum 22 godziny powinny być do końca zlecenia, żebyśmy mogli dwa razy się przespać. Nie wiem, ile jest. Nie wiem, ile jest. Ale się dowiem, jak staniemy na parkingu. Ją przekimać. Już tutaj się ciemno zaczyna robić. No tak, bo 21, to już by było czas. Czas najwyższy byłoby się już położyć. Ale nie ma gdzie. Nie ma żadnej stacji, nic, a nic. Ja chcę spać. Moje oko jeszcze nie jest czerwone, w sensie nie muszę, ale nie chcę z wami po nocy jeździć. Teraz na jakiś czas wiadomo, że można. Poza tym chciałbym pójść spać, żeby pracownicy w tym czasie coś zarobili. Też chciałbym, żeby awansowali troszeczkę. A tu żadnej stacji na razie nie ma. Ani widu, ani słychu. Nie chce mi się mapy włączać. Używajcie prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Uksem, że o gościa nie zahaczyłem. No sorry, gościu, nie wiedziałem. Iwona za późno czasami mówi. Mogłaby wcześniej informować. Czekajcie, że już nie ma stacji żadnej, naprawdę. Łe! Myślałem, że ta mapa mi się włączy na... Na ekranie. To chyba też jakiś mod był za to odpowiedzialny. Którego tu pewnie nie mam. Dobra, 627 km do celu. Niby w czwartek o... O, jest stacja, widzowie, stacja, 200 metrów, brawo my. Raz na pewno się przekimam. Zobaczymy, co dalej, bo skoro mamy i... O, jeden wrócił gnojek. O, to go trzeba by zwolnić.
co to znaczy nie móc znaleźć zlecenia? Jakim trzeba być, już nie powiem kto. Ja mam płacić jeszcze za gościa. Sobie jeździ, robi wycieczki krajoznawcze. Nie lubię takich typów. Ale to będziemy ich mocno rozliczali i ci... Znajdziemy inną trasę. Dobra, to czekajcie. W sumie to bez znaczenia, czy najpierw się przekimamy, czy zatankujemy. To już jakby nie ma znaczenia. Więc akurat zaparkujemy tu. Dobra, i teraz tak, moi drodzy. Zostało 17 godzin do końca. Zaryzykuję, wiecie? Zaryzykuję. Osiem godzin mamy do końca, a było, no dobra, czy przypuszczam, że się czasowo... O, Umberto 32 tysiące zrobił, jak miło, widzowie, jak miło. I nowy poziom osiągnął, no, bo ten miał chyba już ładnie. Tutaj kierowca inny 4 tysiące zarobił tylko. Dobra, puszczasz mnie. I mamy, zobaczcie, 500 tysięcy, także... Albo spłacimy ten kredyt, widzowie, albo zrobimy machnią takie. Teraz tak zmieniłem troszkę zdanie, wiecie? Albo zmienimy zdanie tak, że jak dostarczę ten towar, to już tak teoretycznie, słuchajcie, moglibyśmy pomyśleć o... Znaczy, można by pomyśleć o zakupie garażu, tylko jakby to, że kupię garaż tam z trzema miejscami, a nie kupię żadnej ciężarówki, to jakby jest bez sensu wydatek. To my możemy spłacić ten kredyt, a później go wziąć na nowo. Gdzie tak sobie myślę? Że przecież możemy ten odcinek skończyć spłacając ten kredyt, a jak zaczęlibyśmy następny odcinek i byłaby decyzja taka, to wtedy wziąć na nowo? No nie wiem. Natomiast no, my byśmy na pewno potrzebowali, widzowie, może nie z miliona, ale no minimum 800 tysięcy, nie? Żeby kupić trzy ciężarówki i... Minimum z 800 tysięcy, także to nie jest tak hop-siup. Otwierać mi ten szlaban, bo jadę. Tak naprawdę po tym kursie będziemy mieli 600, no jakby jeszcze jakiś pracownik zarobił, to pod 700 jesteśmy w stanie się doczłapać, czyli już mając 700 już można nawet pomyśleć o dwóch kierowcach dodatkowych, później trzeciego po kursie, to, ale to będzie w następnym odcinku, widzowie, taka decyzja. Zastanawiam się, czy tak nie zrobić, że właśnie kupić garaż na trzy miejsca. Właśnie nie wiem, ile on kosztuje. Około 700 tysięcy. Kosztował i pewnie będziemy musieli go osobiście kupić, bo pewnie jeszcze nie kupiłem dostatecznej liczby garaży. Także to też nie jest, widzowie, tak hop-siup. Jeśli bym chciał garaż kupić, to po prostu musiałbym tam pojechać osobiście. Może jakbym brał jakieś zlecenie, no to wtedy bym przy okazji... O, tu co się nawydarzało. Co tu się nawydarzało, widzowie, moi drodzy, kochani. Żyjemy ostro, żeby odcinek nie trwał wieczność. Odkrywamy, no właśnie, to będziemy musieli na pewno sprawdzić, ile mamy procent odkrytej mapy. To mnie bardzo ciekawi. Prawym pasem mnie gościu wyprzedza, no. Dobra, to jadę za nim.
drzewa mi się, widzowie, kojarzą teraz troszkę z Farming Simulatorem, w którym właśnie dzisiaj dużo drzew, nagrywając odcinek, sadziłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Bo budowałem chatę marzeń rolnika, także... Zjedź w prawo. Mocno mi się projektowanie w farmingu załączyło. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Jest na kanale odcinek, można zobaczyć. Cała seria z farminga też coraz lepiej się zaczyna rozwijać. Na 18 dojedziemy za 6 godzin. No, zobaczymy. Natomiast za 15 minut czasu w grze pobiorą mi ratę z konta za kredyt. Zobaczycie, równo w południe pobierają ratę. Jest to chyba 26 tysięcy, chociaż nie wiem, czy za ten drugi też nie, czyli pewnie 30. Ciekawe, jaki będzie komunikat, na jaką kwotę. Jedź ty, gagatku, bo wyprzedzać chcę. Tak ostatnio mi mignęło, nie sprawdzałem, ale wiem, że zawsze słuchajcie, w południe o równej godzinie z 12, tak? Chciałem powiedzieć 00. O 12 zawsze pobierają opłatę. Za 5 minut czasu gry, 4 minuty się przekonać. Powinien wyskoczyć komunikat, że pobrano łącznie tyle i tyle rat kredytu. O, jest, spłacono w sumie 40 tysięcy. Dobrze, ten jeden kredyt jest dosyć mało opłacalny, ten tańszy, niestety. Że dużo płacimy kredytów, a liczyliśmy na 25 tysięcy, także trzeba ten kredyt, myślę, że jak najszybciej spłacić. Teraz już w zasadzie mam za co go spłacić, chyba. Braniu tych odsetek, jak widzicie, to różnie może być. Zobaczymy, widzowie. Tu jest tych bramek, chociaż tak w porównaniu z Polską to... Też nie wiem, właśnie gdzieś czytałem, że chyba właśnie albo Włochy, albo Hiszpania, żebym teraz nie skłamał. Któryś z tych krajów ma najgorsze też ceny, jeśli chodzi o autostrady i najwięcej bramek, ale właśnie nie wiem, który z krajów. To była właśnie mowa o Włochach, czy może Francja? Francja chyba nie. W każdym razie Polska tu nie jest jakby najgorsza w tej kwestii, chociaż też widzowie, te bramki u nas to masakra. Na kilometry do celu. Ej, gościu, o kurde, ty mi zaraz na pewno tym autobusem zajedzie. No wiedziałem, nie? Dobrze, że zobaczcie, jak zahamowałem. Ja wyczułem, wiedziałem, że on mi wjedzie przed lukę. I już by był mandacik. Już by był, słuchajcie, mandacik. Nie można się botom dać, NPC-tom.
grzejemy, nie ma tam, widzowie, wiecie, czasu na powolną jazdę. Grzejemy, ile fabryka dała, chociaż wolałbym VMAXa nie sprawdzać w tym Volvo. Mój rekord na tym koncie, na którym levelujemy, to chyba 133 najszybciej jechałem. Oczywiście wiadomo, no to jest nierealistyczna jazda, ale tyle chyba jechałem. Więc liczy się tylko, słuchajcie, to konto, gdzie levelujemy, a wiadomo, że ja też nie chcę tu jakichś strat wywołać ewentualną stuczką i uszkodzeniem towaru, więc dlatego też nie grzeję, jakby ktoś pytał, dlaczego tak jadę troszkę zachowawczo, bo moi drodzy, tutaj levelujemy na luzie. O, przychód 26 tysięcy, jak miło, kierowca Scarlett. Pięknie, pani Scarlett. Więc też, słuchajcie, nie robię jakichś wariactw, żeby no, nie ponosić aż takich kosztów, nie? No bo to bez sensu. Jakbyśmy mieli, słuchajcie, levelować konto, jakbym co chwilę miał stratę jakąś. Byłoby to co najmniej, widzowie, bez sensu, prawda? Teraz myślę, że powinno już szybko pójść, no bo 300 km, jak tylko dojdziemy do, zostało 100 km do celu, to już poleci błyskawicznie. Nadrabiamy, wiadomo, prędkością odpowiednią, widzowie, no ale już nie damy rady się jeszcze raz przekimać, żeby na maksa wykorzystać tą trasę, no trudno. Drodzy, tak, jechałem trochę krzywo, bo w telefon patrzyłem. Chciałem coś zobaczyć. Ważną wiadomość. No i tak to właśnie jest. Dobrze, że nic nie przydzwoniłem. Także wniosek taki, jak jedziecie naprawdę w realnym świecie, bo tutaj to jest tylko Eurotrack, ale jak jedziecie w realnym świecie, nie warto w czasie jazdy patrzeć w telefon. Jedyne, co gdzieś tam dla mnie jest dopuszczalne, no to jak się na światłach człowiek stoi, naprawdę stoisz na tych światłach zajrzeć, no to jeszcze rozumiem, ale absolutnie w czasie jazdy nie korzystajcie z telefonu, nie wolno. To jest naprawdę niebezpieczne, tutaj Eurotrack też to świetnie pokazuje. Chociaż ja bym mógł to kiedyś zrobić, taki test, ale no wiadomo, musiałbym wtedy zrobić z kamerką, żebyście widzieli, jak patrzę w telefon. Wtedy byście widzieli, jakie mogą być tego konsekwencje właśnie. I oczywiście przed nami jeszcze jakiś tam odcinek któregoś dnia, ale zobaczymy, którego dnia nagram. Po piwku obiecałem sobie zrobić kurs i pokazać, że też jest bardzo, bardzo zgubna jazda po procentach. Oczywiście na kanale już jest taki odcinek, no ale on nie był na koncie, na którym levelowaliśmy, także tutaj taki odcinek, no... Wiecie, to by był ryzykowny, bo on by mógł mnie spore straty narazić. Chociaż znacie mnie, ja i na trzeźwo to czasem coś odwalam, więc jakby tak patrzeć, to... To myślę, słuchajcie, jest dla mnie na ten moment...
na levelowaniu konta taka maksymalna trasa, jaką bym chciał robić. Nie chciał, dlatego nie będę tego długodystansowca, słuchajcie, na razie tutaj powiększał. Jeśli teraz zaraz awansujemy, a pewnie tak będzie, no to dodamy ładunek delikatny. Nie, przepraszam, o wysokiej wartości, źle powiedziałem, o wysokiej wartości. Natomiast na razie nie będę levelował długodystansowca, bo nie chcę, słuchajcie, tras, które tam nie potrzebuję po prostu. Oczywiście w końcu zaleweluję i będzie znowu taka najdłuższa trasa i się z nią zmierzę i pewnie znowu odcinek 4 godziny będzie trwał jak nie dłużej. Oczywiście, że tak, moi drodzy, bo, natomiast no na ten moment nie czuję takiej potrzeby, ja nie lubię takich długich tras, pod odcinek oczywiście. Bo to jest zawsze ta presja, żeby trochę, wiecie, depnąć, żeby przyspieszyć, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Z drugiej strony, no też czytałem wasze komentarze i tutaj jesteście zgodni, że no lepiej jak jest dłuższy odcinek, bo po prostu ktoś sobie może przesunąć, tak? A tak i tak jest to pokazane w całości. Więc może, drogi widzu, masz rację, że faktycznie zawsze możesz ten odcinek sobie przesunąć. Jestem jak najbardziej za. A my znowu Dacie wieziemy. Ostatnio wieźliśmy Dacie. Już chyba. Jedźcie, jedźcie, puszczam was. Puszczam was, bo ja tutaj chcę screena zrobić do... No jedź, gościu. No patrzcie, nie chcę jechać. Zawiesił się. Puszczam gościa, a ten nie jedzie, nie? Chciałem być, nie? Puścić gościa. To jakieś morze tutaj? Oj, 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 no właśnie, właśnie, widzicie, Yuken się rozgląda i tak to się kończy. Może nie będziemy gdybać, co tam jest po lewej stronie, czy to morze, czy ocean, znaczy raczej we Włoszech to tylko morze, no Włochy nie mają dostępu do oceanu. Może być tylko Morze Śródziemne, nic więcej. By nie patrzeć. Dobra, 100 km do celu, to teraz już szybciutko widzowie, raz, raz. No i tak do godziny się właśnie z odcinkami wtedy zamykamy. Takie trasy mniej więcej chcę robić na ten moment jest taki plan, nie mówię, że on będzie jakby zawsze, bo wiecie, że ja lubię zmieniać i urozmaicać. Będziemy musieli sobie tylko szybko zobaczyć, ile nam tej trasy jeszcze, znaczy tej mapy mamy odkrytej. To będzie 4%, jestem bardzo ciekaw, czy nam 4% pyknie, bo ostatnio było 3,5. No i zobaczcie, już tylko 80 km do celu. No to, żem zahamował. Widzowie, no to zahamowałem, nie? Nie ma co. Tak się rozpędziłem, słuchajcie, że... Ach, dobra, jedziemy. Musiałem w gościa przydzwonić, no ale to niechcący było. No dobra, jeden mandat za stuczkę się zdarzył. Jeden za światła, tak? Jeden za stuczkę. Za prędkość mandatu chyba nie mamy. W zasadzie tylko za tą stuczkę się zdarzyło. No życie, no co ja wam powiem, widzowie? No co ja wam powiem? No, nie planowałem w niego przydzwonić. Uwierzcie mi, że ręczny nie pomógł. O!
Pięknie, 15 tysięcy kolejny kierowca zarobił i to mi się widzowie podoba. Coś tam zarabiają. Jak dobrze widziałem, to w czasie mojego kursu oni chyba już troszkę zarobili pieniędzy. Także najpierw spłacimy kredyt, a w następnym odcinku będziemy myśleli, słuchajcie, co, ile potrzebujemy kasy, ja to przeliczę i jakieś tam decyzje podejmiemy. Nawet jeśli, słuchajcie, miałbym w następnym odcinku kupić garaż na 3 miejsca, tak, i kupić tylko jedną ciężarówkę, zatrudniając jednego pracownika, to i tak uważam, że byłby to dobry ruch, bo być może kończąc odcinek bym był w stanie już po kursie również kupić ciężarówkę i również zatrudnić pracownika. Jest to bardzo... Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jest to bardzo możliwe, widzę. Bardzo. Że... Ale to będziemy się zastanawiali później. Zjedź w prawo. Czyli w jutrzejszym odcinku, w kolejnym, dziś to nie myślimy o tym. Nie ma sensu, no gdzie 40 tutaj kogoś pogięło, rowerem bym to osiągnął. No tak się niby spojrzałem, nie? Tylko ciekawe, ciekawe widzowie, co mi to dało, że się spojrzałem, tak sobie teraz myślę, no bo gdybym zobaczył, że tam jedzie auto, to bym miał szybką reakcję wcisnąć spację. Ciekawe, czy bym zdążył, nie? To jest taka ciekawostka, nie? Czy bym mój czas reakcji, żeby zahamować, żeby nie przydzwonić w gościa, czy dałbym radę? O, kolejny przychód, jeszcze 13 tysięcy, ale mi się to podoba, widzowie. Widzicie, dlatego zatrudnianie pracowników ma sens i wziąć kredyt, aby ich zatrudnić, to jak widzicie się no, opłaca. My już dojeżdżamy do końca traski. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Tam jakiś pociąg jedzie. Ale fajne te pociągi, że mają różnorodność, czyli że w danym kraju, że się różnią te pociągi, bo wiecie, zazwyczaj był taki schemat, że każdy pociąg był wszędzie taki sam. A tu mi się to podoba właśnie dzięki Promotsowi, bo to jest tylko i wyłącznie zasługa Promotsa, widzowie, że faktycznie no te Włochy też fajne są. O! A następnie zjedź w prawo. Czekajcie, widzowie, bo ja być może pojadę właśnie w lewo, do znaku zapytania. Ale to i tak tylko dołem mogę jechać. Wiecie co, ja tu nie mam wyjścia, więc ja pojadę tędy, tak jak mam jechać, ale dołem przejadę do znaku zapytania. Przygotuj się do skrętu w prawo. Aby mi się to czkawką nie odbiło, ale myślę, że nie powinno. Słuchajcie, bardzo mi zależy... Prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Także tutaj wrócimy i Iwona nie będzie, słuchajcie, zadowolona, że my tutaj nie przyjechaliśmy. Ale ja muszę jechać do znaku zapytania, bo pamiętajcie, że ja sobie zawrócę, nie bójcie się, jak mi się uda oczywiście. Natomiast lecimy do znaku zapytania, bo te znaki zapytania, pamiętajcie, mówiłem wam, że są bardzo ważne na początku. I bardzo potrzebne. No gorzej, jak się okaże, oczywiście to jakiś dealer ciężarówek. No, do skrętu w prawo. Nigdy tego nie wiemy, co znak zapytania oznacza. No bo jest to znak zapytania, tak? Także nie wiemy. Skręć w prawo. Ale ryzyko czasem się popłaca, bo... Bo może to być agencja pracy. W tej chwili jeszcze nie wiemy, co to będzie. Idź prosto. Przy okazji trochę mapy odkryjemy. Wiem, mógłbym wam darować to na odcinku, ale też sami chcę, żebyście widzieli, że ja to robię, tak? Że... No raczej będzie to agencja pracy, widzowie. Raczej to nie będzie dealer ciężarówek. Proszę, odkryłeś agencję pracy, więc było warto, bo chcemy niedługo pracowników zatrudniać, a jak wiecie, im więcej tej agencji pracy, tym więcej mamy pracowników do wyboru. Więc tą chwilę po prostu
którą przedłużyłem. No tutaj jakbym chciał kupić garaż, to pewnie bym musiał tutaj kupić, ale... Na rondzie z jedźmi. No nie chcę takich szalonych decyzji robić, że podjeżdżać, kupować garaż. To możemy, wiecie, że zrobić w następnym odcinku, który będzie temu poświęcony. Dzisiaj są tylko plany. No nie, bo jeszcze zaraz mandat za prędkość dostanę, jak będę tak grzał. Przygotuj się do skrętu w prawo. Także to wszystko raczej w następnym odcinku, co do związane z pracownikami. Nie chcę w tym odcinku tego robić, wiecie, że ja lubię. Oj! No ale że mnie gościu napatrzcie, jak mnie nabrali, nie? Ja tu, słuchajcie, hamuję. Jeden w lewo, drugi w prawo, a ja tak się postarałem zahamować. Ja pierdzielę. Nie no, to jest prank miesiąca, widzowie. Prank miesiąca. Zrobili mnie jak dziecko, nie? Jedź prosto, o! A następnie skręć w... Pani kierowca jakiś poziom osiągnęła, więc super. Dobra, tutaj mamy... Nie, no co ona mi gada? Tutaj mam jechać, odstawić to przecież. Co ta... Iwona mi tu... Widzowie pierdzieli. I taką miniaturkę zrobimy. Na tle palmy. Słuchajcie, na tle palmy zrobimy miniaturkę. O. Czy chcę parkować automatycznie? Wiecie co? Dzisiaj sobie zaparkuję automatycznie, bo po prostu nie chce mi się. Ostatnio to był przypadek. A nie, tutaj wybieramy. No to tym bardziej, słuchajcie. To tym bardziej, że jeśli... Widzowie, jeśli mamy 40 expa, to ja wam zawsze mówię, że mi się nie chce tam parkować za 40 expa. Tym bardziej, że zobaczcie, poziom 12 został wbity, znaczy 11, przepraszam. No i oczywiście to, co mówiłem, ładunek o wysokiej wartości również sobie awansujemy. Moi drodzy, to tyle w takim razie w tym odcinku. Dziękuję wam za... oglądanie, dziękuję, że jesteś, jeśli dotarłeś do końca, zostaw komentarz, nie wiem, you can pruken na przykład. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie, drogi widzu, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie mi miło oczywiście, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Także trzymaj się, cześć!